Dzisiaj znowu takiego szybkiego techvloga zrobimy, bez jakiegoś zbędnego montażu. Tematem będzie zasilacz. Ostatnio się pojawił w momencie, kiedy testowałem jabłkowe urządzenie i pytaliście, co to jest. A no właśnie, do mojej pracowni coś takiego zajechało. Z Chin, słuchajcie, zlinkuję wam w opisie. Cena w miarę rozsądna. Aktualną sobie sprawdzicie, jak kliknicie w ten link, z tego względu, że to się na chińskich serwerach, jak wiecie, zmienia. Codziennie jest inny. Aktualnie on około 250 zł kosztuje, 250-300, tak więc to nie jest zbyt wygórowana cena. Od 0 do 30 V, 10 A jego prąd. Tak więc dość przydatne urządzenie. Ja do tej pory używałem takiego rozwiązania transformatorowego. Jak słyszycie, mam nadzieję, to słychać, jak się przełączają odczepy od transformatora. Ten ma mniejszy prąd, bo też jest od 0 do 30 V i od 0 do 5 A. Urządzenie bardzo ciężkie, nie da się go w zasadzie jedną ręką podnieść, przynajmniej moją. I kolejna wada to mała sprawność. Dużo energii jest przetwarzane w formie ciepła. On się bardzo mocno grzeje, czyli zdecydowanie on będzie mniej wydajny. Postanowiłem coś takiego przeeksperymentować, z tego względu, że pojawiły się takie urządzenia na chińskim rynku i po pierwsze leciuteńki. No jest kilkakrotnie lżejszy od tego. Oczywiście jest to rozwiązanie impulsowe, czyli nie mam takiej galwanicznej izolacji od sieci energetycznej, ale no u mnie nazywa się ten zasilacz zasilaczem laboratoryjnym. Z laboratorium one mają tak naprawdę niewiele wspólnego, z tego względu, że słuchajcie, no to nie są urządzenia takie bardzo dokładne. Oczywiście mamy całą gamę zasilaczy, takich źródeł zasilania profesjonalnych, ale to już kosztują setki albo dziesiątki tysięcy, setki złotych, albo nawet tysiące złotych, a to urządzenie no w tej cenie myślę, że jest dość ciekawe. Jeszcze do niego nie zaglądałem, ale może potem sobie je rozkręcimy. Pierwsza rzecz to może uruchomienie, ustawione napięcie. Podepnijmy sobie też multimetr może pod to i jakieś sztuczne obciążenie. Może ja je zasilę najpierw, bo to moje sztuczne obciążenie wymaga zasilania. Tak sobie byśmy przestawili. Tak, tu widać napięcia. Mam nadzieję, tu widać też napięcie, prąd. Oczywiście te wartości wyświetlane pewnie, jak się okaże, nie będą super dokładnymi wartościami, ale są takimi, można by powiedzieć, poglądowymi. Większość urządzeń elektronicznych ma jakąś tolerancję, że nawet jak na nim mamy napisane, że jest zasilanie, nie wiem, 14,2 V, a będzie 14,3, to się nic nie wydarzy. Tak więc wszystkie urządzenia 12-voltowe najczęściej pracują w samochodzie, gdzie mamy 13,8 na naładowanym akumulatorze, a tam 14 z kawałkiem podczas ładowania. Obciążamy go teraz. Tutaj sobie dorobiłem takie dość sztywne kable, bo też chińskie sztuczne obciążenie gdzieś kiedyś do mnie przyjechało i to chińskie sztuczne obciążenie ma taki minus, że jakby tutaj się jeszcze wpiąć z tym moim multimetrem, może tutaj. Dobra, jesteśmy wpięci, mam nadzieję, że to widać, jak to wygląda. Obciążenie teraz mamy 1,78 A. Ustawmy to obciążenie może maksymalne, czyli polećmy do 10 A. Jest ustawione 12 V, ja tu mam odczyt 11,9 na moim sztucznym obciążeniu, ale na moim takim referencyjnym multimetrze, jak widzicie, jest 12,003. Tak więc nawet można powiedzieć, że ten wskaźnik w miarę sobie daje radę. Ja będę teraz zwiększał obciążenie. 4 ampery, już jest koniec, czyli muszę teraz tą drugą gałeczką z grubszą pojechać. 5, 7, 8, 9, 10, 20, no 10 amper mamy obciążenie, ale już widać, że 10,1 zadziałało zabezpieczenie, czyli oczywiście urządzenie zaświeciło nam się CC, czyli mamy zaznaczone, że jest zwarcie, ono jest odporne na zwarcie, nic nam się nie stanie. Ja zmniejszę teraz to obciążenie. W momencie, kiedy mamy 10 amper, już z powrotem komunikat nam znika, że jest zwarcie i pojawia się napięcie takie, jak chcemy. Znowu delikatnie zwiększę ten prąd. 10,1 A i już jest komunikat o zwarciu. Zmniejszam. 9,94 A jest ok. Jak widzicie, to napięcie delikatnie spadło w momencie, kiedy obciążam go 10 A, bo aktualnie mamy
11,7 V, to tak naprawdę tutaj mi multimetr pokazuje 11,9. Może być jakiś tam dodatkowy spadek napięcia na tych kablach. Ja co prawda je wymieniłem, bo chińskie sprzęty z tymi kablami tutaj przychodziły 0,5 mm. Ja wymieniłem na czwórki, no bo przy obciążeniach do 10 A, co prawda to sztuczne obciążenie tylko 180 W, czyli w tym przypadku jak mamy zrobione, no możemy do 18 V podkręcić, teoretycznie, nawet sobie zaraz podkręcimy, 14, 15, 16, 17 i 9 V, 18. Już nam się zwarcie robi. O, zmniejszam prąd. 18,1 V. Podaje mi tutaj 17,96 i 10 A, czyli 180 W teraz zasilacza pobieramy. Ja to jest z maksymalną mocą, jaką go mogę obciążyć przy pomocy tego sztucznego obciążenia, on tylko może 180 W, tak więc oczywiście mogę zmniejszyć prąd obciążenia i pojechać z napięciem do góry, prawda? To nie ma najmniejszego problemu, bo mogę sobie ustawić, nie wiem, 29 V teraz mamy i 4 A. No i faktycznie to jest najwyższe napięcie, jakie tu możemy zanotować. Podkręciłem dwiema gałkami na maksa, czyli widzicie, jest powyżej 30 V, mamy 31,5 V, 31,45 tak naprawdę. Tutaj jest odczyt tego wszystkiego. Jeśli chodzi o tą tolerancję napięciową, bardzo przyzwoicie. Jeśli chodzi o prąd, też bardzo przyzwoicie. To urządzenie ja użytkuję już dość długo. Robiłem mu na początku, jak ono do mnie przyszło, takie testy, że obciążałem go tym prądem, który mogłem go obciążyć, czyli maksymalnie 180 W. Zjadę może do tego napięcia takiego, którego najczęściej się korzysta, czyli gdzieś tam około 12 V. Powiedzmy 12,5, 4,2 A mi cały czas pokazuje. Mamy tu jeszcze odczyt, jaka moc jest pobierania, czyli teraz 50 W. I polećmy sobie tutaj z takim, no, obciążmy go prądem, powiedzmy z 8 A. Tak, żeby nam było łatwo tutaj to wszystko liczyć. Dobra, tak. 8 A. To oczywiście też jest to sztuczne obciążenie niepozbawione pewnych wad. Oczywiście w momencie, kiedy się robi jakaś tam, na nim odkłada temperatura, no to już ten prąd, no nie jest taki, można powiedzieć, stabilny, jeśli chodzi o obciążenie. Mamy teraz 8 A, 12,5, 12,6 V, 100 W i tak niech się to urządzenie nam obciąża. Tutaj może też wejdziemy sobie, żeby zobaczyć, jak będzie pracowało napięcie tego urządzenia. Włączę sobie opcję min-max i zobaczymy, jakie będą wahania w momencie, kiedy faktycznie tymi 100 W jest to urządzenie obciążone. Jak widzicie, napięcie, kiedy już je ustalimy, pomimo tego, że tu się wyświetla 12,5, mamy dostępne 12,4, o tyle dobra informacja, że nawet tutaj teraz w momencie, kiedy pokazuje ten wskaźnik napięcia 12,6, mamy 12,4, że nie przekłamuje on w drugą stronę, czyli tak naprawdę mamy tutaj wyższą wartość napięcia niż ta, która się pojawia. Oczywiście tu jest taki bardziej wskaźnik niż pomiar tego napięcia. Jeżeli mamy jakiś tam swój multimetr, to oczywiście możemy to zweryfikować. Jak widzicie, napięcie w miarę stabilne. Ja może teraz zostawię to na dłuższy okres czasu. Zaczęliśmy o 10:21. Może niech to chociaż z pół godziny sobie pochodzi pod takim obciążeniem. Ja zostawię mu to około 100 W, czyli w zasadzie w jednej trzeciej go obciążamy, bo maksymalne napięcie, tak jak powiedziałem, 31,5, jak żeście widzieli, teoretycznie 30 V, 10 A, czyli 300 W można z tego urządzenia pobierać. Ja teraz zostawiam go na chwil kilka i zobaczymy, jakie będziemy mieli wahania. Dobra, mam nadzieję, że słychać też, że się uruchomił wentylator. On się uruchamia na chwil kilka, chłodzi elektronikę i się wyłącza. Jeśli chodzi o odczyty, to żeśmy zaczęli o 10:24, pomiar 10:39, no to mamy mniej więcej 15 minut i różnica, no tak starałem się tego nie dotykać, bo żeby ten odczyt był w miarę taki realny, no to dobrze, żeby nie zmieniać tutaj zarówno potencjometrów na zasilaczu, czy potencjometrów na obciążeniu, czy nawet nie dotykać końcówek. I wyszło całkiem nieźle, bo najniższy
Napięcie to jest 12485, najwyższe to jest 12491, czyli mamy 6000 V różnicy. Całkiem nieźle, jeśli chodzi o stabilność tego zasilania, pomimo tego, że zmieniła się na pewno temperatura pracy, jak i uruchamiało się dodatkowe obciążenie w środku w postaci wentylatora. Temperatura tego urządzenia, no delikatnie wyczuwalna, ale nie jakaś duża. Zróbmy sobie też pomiar, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda. 34 stopnie. Tutaj czuję, że jest najcieplej w tym miejscu. 32 tu, 34 tu. 33-34 stopnie, taką temperaturę to urządzenie ma. Panel przedni 31. Tak więc też, jeśli chodzi o ciepło tego urządzenia, myślę, że jest całkiem w porządeczku. Odpalę sobie jeszcze oscyloskop, zobaczymy, czy wykryje on jakieś, nie wiem, tętnienia, czy różne inne rzeczy. Jedyną rzeczą, jaką tutaj widzę, taką słabszą w tym zasilaczu. Możemy też zobaczyć, jak sobie on daje radę w momencie, kiedy robimy zwarcie. Jak widzicie, wtedy napięcie spada, pokazuje, że idzie 10 amper, ale jak tylko rozewrzemy, to wracamy do punktu wyjścia. Tak więc jest odporny na zwarcia, to jest istotne, ale przewody są tutaj dość cienkie. Jeżeli chcemy przy 30 V 10 amper, czyli 300 W, no to ja bym sugerował, jeżeli ktoś chce pracować na takich maksymalnych parametrach tego zasilacza, to sugerowałbym zmianę tych przewodów, no bo one są stosunkowo cienkie i mogą się grzać, a tego byśmy na pewno nie chcieli. Cały czas jest to obciążone. Spróbuję się jeszcze dopiąć tutaj jakoś oscyloskopem. Zobaczymy, czy nam się uda. Widzicie, że na oscyloskopie teraz na przykład 50 Hz będziemy pewnie przy dźwięku sieciowego mieli. No jest to, a nawet nie, 14 Hz. Coś tam ściąga, ale podepnijmy się jeszcze do tego. O. Spróbujmy to. Zobaczyć, co się dzieje. No, ewidentnie nie jest to czysty przebieg. Może spróbujmy jeszcze raz go niech się dostosuje i zrobimy mu jeden przebieg. No, widzimy, że pokazuje nam 754 kHz. Częstotliwość odczytuje na tym teoretycznie płaskim przebiegu. Oczywiście dla jakichś urządzeń wymagających super stabilnej pracy, no to pewnie mogłoby się okazać, że takie tętnienia będą źle wpływały, ale myślę, że dla 99,999 urządzeń takich domowych czy elektronicznych, które będziemy zasilali z tego urządzenia, nie będzie miało znaczenia. Może jakieś urządzenia radiowe faktycznie mogłyby mieć z tym problem, że wchodziłyby jakieś zakłócenia z tej przetwornicy, ale wydaje mi się, że pojedynczy przebieg. No, są jakieś tam tętnienia bezwzględnie. Nie jest to prąd stały. Widzicie, co się tu dzieje. Ale tak jak powiedziałem, dla większości urządzeń nie będzie to miało absolutnie żadnego znaczenia i będą one funkcjonowały poprawnie. Skoro mam w dyspozycji, to uruchomię sobie też to urządzenie transformatorowe. Chociaż pracuje ono zaledwie 3 minuty, to już czuję, że się temperatura tutaj na nim, słuchajcie, wydziela. Mogę go maksymalnie obciążyć 5 amperami, zgodnie z tym, co jest na zasilaczu, czyli nie mogę tak jak na tamtym 8 dać, daję 5. Jak widzicie na oscyloskopie, no też nie jest ono pozbawione jakichś tam tętnień. Co prawda tutaj dostaję odczyt 1,2 MHz. Nie wiem, skąd to w ogóle się to takie
takie tętnienia pojawiają, ale faktycznie też się pojawiają. Oczywiście w miarę zmiany prądu będzie też nam delikatnie napięcie się zmieniało. I widzicie, o, też jest zabezpieczenie zwarciowe, że znika nam od razu ten odczyt. No ale faktycznie też tętnienia są, tak więc nawet bym powiedział, że na tym impulsowym urządzeniu wyglądało to nieco lepiej. A jeśli chodzi, właśnie mówiłem o tym, jakie tutaj, że to się, to urządzenie się grzeje, to też tutaj mamy radiator z tyłu. No to taki pierwszy pomiar, 54 stopnie, no to widzicie, no to już jest wyczuwalna temperatura. Przyjrzyjmy się teraz może zasilaczowi od frontu. Przełącznik, który fizycznie pewnie nas od sieci zasilającej odłącza, bo no jest taki solidny. Zaraz sobie zajrzymy do środka, zobaczymy jak to wygląda. Trzy wskaźniki. Wskaźnik napięcia, wskaźnik prądu i wskaźnik mocy. Dwie diody. Dioda sygnalizująca obecność napięcia na zaciskach, dioda sygnalizująca zwarcie czy przekroczenie limitu prądowego, którego nastawimy. Mamy dwa nastawy, zgrubny i dokładny, jeśli chodzi o napięcie, zgrubny i dokładny, jeśli chodzi o prąd. Żebyśmy mogli zgrubnie ustawić prąd, no to musimy zrobić zwarcie i wtedy zobaczymy. W tej chwili mamy ustawione 640 mA. Dobra jest to opcja w momencie, kiedy na przykład mamy urządzenie, które pobiera 640 mA, czy 600 mA, możemy sobie ustawić maksymalny prąd 640 mA. W momencie, kiedy by było uszkodzone, to od razu mamy sygnał, bo będziemy mieli zwarcie. Dodatkowo przekroczymy tylko ten prąd o 40 mA i jest duża szansa, że bardziej układu nie popalimy. Tutaj również ustawianie napięcia zgrubne i dokładne. To samo jest w prądzie. Dwa zaciski, które pozwalają na wpięcie złącz bananowych. Ewentualnie podkręcenie właśnie takich podkówek również na zasilaczu. Dobra, ja to wyłączę, odepnę sobie od zasilania, od dołu otworki wentylacyjne, gumowa podstawki. Tutaj mamy również otworki wentylacyjne z jednej i z drugiej strony. Mamy tabliczkę znamionową. Mamy moc 300 W podaną zarówno na 115, jak i 230, output 30 do 30 V 10 A i z tyłu mamy wentylator, o którym mówiłem. Uruchamia się on w momencie, kiedy urządzenie się przegrzeje. Działa dosłownie kilka sekund, przegrzeje, no nagrzeje, nie tyle przegrzeje, nagrzeje, działa kilka sekund, minutkę, wyłącza się z powrotem, znowu mamy okres, kiedy on nie pracuje i ponownie się załącza, jeżeli jakaś tam wartość temperatury zostanie przekroczona. 230 V, mamy selektor napięcia, mamy tutaj teoretycznie z bezpiecznikiem, złącze zasilania i selektor napięcia w zależności od tego, jakie mamy napięcie sieciowe w gniazdku. Idę po śrubokręt i sobie zajrzymy do środka. Proszę bardzo, tak to urządzenie wygląda w środku. Mamy tutaj jedną płytkę frontową, która zawiera panel wskaźników. Widzimy, jak wygląda odłączanie od zasilania, czyli faktycznie odłączamy się prawdopodobnie. A to wszystko już jest, napięcie jest na płytce gotowe. Tu jest jeszcze zaekranowana tamtej strony, no ale miejmy nadzieję, że dobrze zaekranowana, czyli już napięcie nam wchodzi na płytkę tak czy siak. Widzę, że jest uziemienie podłączone. Warto przy takich urządzeniach, słuchajcie, impulsowych, żeby pracować. Jeżeli jest możliwość z uziemieniem, to miejcie gniazdko z uziemieniem, bo tutaj różne rzeczy mogą się wydarzyć. No te tranzystory nie są jakoś specjalnie estetycznie zamontowane, ale widzę, że zapaciane są dość mocno pastą termoprzewodzącą i rozumiem, że ten element z jednej strony nam osłania płytkę, jakbyśmy chcieli jakiegoś druta wsadzić, a dodatkowo jest to radiator, duży kawał aluminium. No, powiem szczerze, że nie ma takiej tragedii. Może na jakąś tam grubszą analizę tego układu się nie będę porywał, bo nie mam ani schematu, ani żadnych dodatkowych informacji, żeby tutaj ten temat zbadać. Kondensatory, no nie jakieś może najwyższych lotów, ale tak jak powiedziałem, urządzenie jest stosunkowo tanie i jak za tą stosunkowo niewielką cenę wydaje mi się, że pracuje bardzo, bardzo przyzwoicie i gdzieś w jakimś takim amatorskim warsztacie czy w jakimś amatorskim takim studiu elektronicznym myślę, że można się pokusić o to urządzenie. Dobra, kończę już tego
tech vloga. Słuchajcie, mam nadzieję, że takie rzeczy też byście chcieli, bo mam jeszcze kilka rzeczy w moim warsztacie, które mógłbym wam, w moim warsztaciku, które mógłbym wam pokazać. Aha, jeszcze teraz wykręciłem sobie śrubki, ale niektóre są blachowkrętami, a niektóre nie są blachowkrętami. Dobra, rozumiem, blachowkręty idą w ten plastik. Tak więc mogę wam kilka jeszcze rzeczy ewentualnie pokazać, jak macie oczywiście ochotę, tak więc zachęcam do komentowania, zachęcam do subskrypcji kanału, zachęcam również do oceny filmu, jak i do odwiedzania strony testhub.pl.